Hejka, hejka. Tutaj ja, Agata. Tak, wiem, dawno mi nie było. No tak jak mówiłam, ja wam będę obiecywała wiele rzeczy, ale no, życie pokazuje co innego. Wiem, że czekać na filmik ze zlotu. Ja jestem w trakcie montowania już. Muszę tylko jeszcze poprzerabiać troszeczkę zdjęcia. I myślę, że do końca tygodnia na pewno już będzie nagrany. I wrzucony oczywiście. Zmontowane na już tak na, wiecie, do końca. Natomiast dzisiaj chciałabym wam pokazać haf diamentowy, bo ostatnio mnie praktycznie nie ma w domu, więc mam bardzo mało czasu. Także tak pomyślałam sobie, że po prostu wrócę troszeczkę do tego, bo mam chwileczkę. Jeżeli chodzi o muliny moje, słuchajcie, zaczęłam sobie w końcu segregację robić i ale to też wam pokażę jeszcze w następnym filmiku. Zamówiłam sobie na temu organizerki takie fajne i właśnie koleżanka jedna mi wysłała całą paletę DMC po kolei i właśnie po to mi właśnie to było, bo to nie jest oryginalne, to nie są oryginalne, to jest CXT. Wiem, że nie wszystkie numery w DMC są takie same jak w CXC, w tym chińskim zamienniku. Natomiast chciałam po prostu mieć, bo nie wiem, czy wam kiedyś mówiłam, że zamówiłam sobie z temu mulinę i przyszło mi bez numeracji. I tak ostatnio sobie siadłam i mówię, kurczę, w końcu musiałabym posegregować tą mulinę, bo mam ją tu, tam i w ogóle i siam i w 40 miejscach. Wzięłam ją do jednego wszystkiego wora i po kolei lecę. Jestem, już wam mówię, na numerze 798, więc jeszcze troszeczkę przede mną, jeżeli chodzi o właśnie o segregację i tak dalej. Oczywiście od razu sobie wkładam, nawijam na bobinki i wkładam sobie do moich pojemniczków. Ogólnie zostało mi tyle? Nie, to nie jest tylko tyle, bo mam jeszcze w folikach, czyli ogólnie zamawiałam sobie jakiś czas tą całą paletę CXC chińską, czyli te 447 kolorów oni tam chyba mają. I po prostu muszę po kolei je sobie ponawiać, muszę zrobić sobie w końcu porządek, już oryginalną DMC sobie popakowałam, tu wam pokażę. O, tam sobie w pojemniczkach ładnie leży, w tych białych. No. Także oryginalną DMC mam już ogarniętą, teraz wzięłam się za tą chińską. Brakło mi pudełek, więc zamówiłam sobie dwa na Allegro i teraz czekam, aż przyjdą, żebym dalej mogła sobie kontynuować. Ale co do haftu diamentowego, słuchajcie, oczywiście z każdą pracą jestem do tyłu, dobrze wiecie. Ja powiedziałam sobie, że od nowego roku już, ja wiem, że ja zawsze co mówię, to i tak z tego nic nie wychodzi, ale od przyszłego roku naprawdę ja myślę, że już będę na tyle miała troszeczkę spokoju, że po prostu moje plany w końcu wejdą w życie. Będę chciała po prostu przyszły rok nadrobić, oprócz tych takich malutkich sali, które będą, tak jak teraz będziemy robić świąteczny sal, niespodziankę na naszej grupie. Tak samo pomyślałam sobie, że po prostu w przyszłym roku już sobie poświęcę taki czas na dokończenie tego, czego nie dokończyłam. Czyli oprócz tych mini sali, które tam będą wchodziły, będę poświęcała się tylko temu, co mam nieskończone, bo ja jestem w gorącej wodzie kąpana i ja zaczynam 45 tysięcy rzeczy, zresztą sami wiecie o tym. I po prostu nic nie kończę. I chciałabym po prostu wykończyć, zmusić się, bo jak ja coś zostawiam, to znaczy, że mi się już nie podoba, ale zmusić się po prostu na siłę, żeby skończyć to, co powinno być skończone już dawno. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Dobra, ale wracając do haftu diamentowego, słuchajcie. I tak jestem z siebie zadowolona, bo ogólnie no muszę zrobić, nadrobić, już skończyłam tutaj cały pasek wzdłuż, tutaj cały wzdłuż i teraz muszę zrobić, słuchajcie, żeby nadrobić to wszystko, czekajcie, żeby mi się kamera nie przewróciła, to muszę zrobić ten pasek, następny pasek i jeden i zostanie mi tygodni do końca świąt. Ja i tak jestem, słuchajcie, z siebie dumna, bo ogólnie u mnie wiecie, jak to jest z wykańczaniem rzeczy.
Dlatego jestem z siebie mega zadowolona, bo jakoś w miarę mi to idzie, nawet słuchajcie, mimo zaległości. Ja sobie już wczoraj właśnie zaczęłam czarnym robić troszeczkę, bo tak akurat mi się nawinął, powiedziałam, pierwszy mam tutaj czarny, więc sobie zrobię. Ale teraz zacznę sobie inny kolor. Zaczniemy w ogóle od początku iść. To będzie 150. U mnie ostatnio zmiany, bardzo duże zmiany. Słuchajcie, dlatego mnie nie ma. Jak już coś fajnie się dzieje, to zaraz coś się krzaczy i tak praktycznie w miejscu. Jak już mam chwileczkę oddechu, mamy ogólnie chwileczkę oddechu, tak znowu coś zaczyna wychodzić. Także no nie mam po prostu chwili, żeby nie mam chwili, żeby pomyśleć nawet czasami. Lekarze, ostatnio zaczęłam odczuwać małą, bo wcześniej dawałam jej szczepionkę podjęzykową, ale powiem wam, że finansowo to jest no duża kwota. I pani doktor zaproponowała mi szczepionki. Także teraz co tydzień chodzimy się szczepić. Szczepionka jest tania, wizyty w miarę wychodzą podobne. Na początku powiedzieli, że na początku muszą być co tydzień, potem już troszeczkę będzie to mniej intensywnie. Natomiast no, dla mnie jest to jak na razie no niby lepiej, ale wiecie, no zawsze ten jeden dzień w tygodniu muszę poświęcić właśnie na to, żeby tego lekarza podejść, bo to później się czeka po tej szczepionce. Także no intensywnie u mnie się dzieje. Ale jeżeli chodzi o takie sprawy naprawdę zdrowotne, to jak na razie wszystko tfu jest w porządku, nic się nie dzieje. Oprócz tam jakichś małych przeziębień, które myślę, że do każdego trafiają teraz. Także no musicie naprawdę mi wybaczyć. Ja mam nadzieję naprawdę od przyszłego roku już ruszyć z kopyta, ruszyć w końcu ten mój biedny Instagram, na którym nic się nie dzieje ostatnio. Ruszyć w ogóle zestawy, które zobaczycie, jakie kupiłam sobie. Zaszalałam. Uwierzcie, w tym roku na zlocie zaszalałam troszeczkę. I kupiłam sobie od Natalii dwa ładne zestawy. Z tego, co widziałam, kupiła też jej Jagoda. Taki ładny domek drewniany na Halloween. Ja go też kupiłam. Powiem wam szczerze, że nigdy nie miałam, nie robiłam nigdy karolikami nic, więc dla mnie to będzie totalna nowość. Natomiast chciałabym w tym miesiącu jeszcze, no mam dwa sale teraz od Amy Stitchery zaczęłam, też chciałabym zacząć, bo jeszcze nie zaczęłam, ale chciałam zacząć sal i chciałabym skończyć do tego miesiąca bobinki, mam jeszcze do skończenia, jest tego strasznie, strasznie dużo. Pełne ręce roboty i powiem wam szczerze, że no brak mi czasu, naprawdę słuchajcie, brak mi ostatnio czasu na cokolwiek. Wzięłam się za tę molinę, o. No. To już coś, no i zaraz za wyklejanie, to też już jest jakiś plus. Także po kolei, myślę, że po kolei zacznę coś tam już robić, bo czas mija, już prawie święta, słuchajcie. To jest szok, dopiero co był początek roku szkolnego, a już ja już czuję te święta, ja już czuję po prostu choinkę i robienie obiadu wigilijnego. Są kolacje wigilijnej. Także strasznie szybko czas mija. Dopiero co żeśmy na zlocie były we wrześniu, już jest październik, czyli już miesiąc czasu. Ja wam filmiku jeszcze z podsumowaniem nagrałam. Po prostu jestem strasznie do tyłu. Co jest najlepsze, że jeszcze nie rozpakowałam w ogóle żadnych rzeczy z tego zlotu. Wszystko leży dalej w reklamówkach, słuchajcie.
Nie ruszyłam, nie wypakowałam kompletnie nic. Tak jak położyłam, jak przyjechałam, tak zostało. Także, żeby nie było, że będę musiała wyciągać wszystko, cały czas stoi tak, jak było. Ale już ogarniam, muszę ogarnąć te zdjęcia i sklecić Wam, już skleić do końca ten filmik. Bo też już chciałabym Wam pokazać, co tam fajnego było i co żeśmy dostały, co ja sobie sama kupiłam. Chociaż dużo, zazwyczaj większość materiałów ogólnie. Większość materiałów pokupowałam, jak to zawsze. I wiecie co, że w tym roku ze zlotu wróciłam bez magnesu. Znaczy, dostałyśmy ogólnie magnes nasz zlotowy, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Bardzo Ci dziękuję, Kasiu i Patrycji, za to, bo te magnesy to jest po prostu przepiękna pamiątka. Oprócz kubka zlotowego, to te magnesy są po prostu, no, piękne. Żałuję, że nie mamy z tamtego, ale to nic. Także bardzo, bardzo się z tego magnesu cieszę. Zawsze kupowałam sobie magnesik. W tym roku właśnie postanowiłam wziąć coś innego. Aczkolwiek króciły mnie strasznie magnesy. Natomiast mam tutaj taką dziewczynę, od której zawsze zamawiam. I powiem Wam szczerze, że tych magnesów u niej to ja już mam zamówionych bardzo, bardzo dużo. No, praktycznie ona mnie zaopatruje w te magnesy. Ja ostatnio też Wam pokażę na filmiku, jakie sobie właśnie ostatnio u niej zamówiłam, chyba 6 pod rząd. Uwielbiam magnesy. Uwielbiam magnesy z jakimiś tam fajnymi sentencjami. Na przykład takim, wiecie, Boże święty. Wiecie, o co mi chodzi. Co dają motywację? Przepraszam. Brakło mi słowa. Motywującymi. O, dobra. Jest git. No. Także ogólnie, słuchajcie, u mnie jest wszystko w porządku, tylko po prostu brak czasu. Naprawdę u mnie jest ostatnio brak czasu. To już nawet nie brak motywacji, tylko brak po prostu tego właśnie czasu. Ostatnio byłam przeziębiona. Też ścięło nas wszystkich po kolei. Od dzieciaków po nas, po dorosłych. Taka pogoda dzisiaj, słuchajcie, ciepło. Jutro ma być troszeczkę mniej ciepło, a w czwartek znowu ma być bardzo ciepło. A potem znowu z 20 stopni na te 10 czy 12. To jest tragedia po prostu. Głowę to mi rozsadza. Jestem w ogóle na antybiotyku, który też bardzo silnie działa. Już od ponad 2 tygodni. Także od niego też mnie strasznie głowa boli. No. No ale cóż, coś trzeba czasami zrobić, żeby się lepiej poczuć i lepiej wyglądać. Jak to się mówi, coś za coś. Bardzo możliwe, że będę zamawiała jakiś obraz na święta, jeżeli chodzi o haf diamentowy. Jeszcze nie wiem, co to będzie, bo mam jeszcze ten duży, taki mega duży do zrobienia. Natomiast chciałabym coś troszeczkę w innym klimacie zamówić. Bardzo bym chciała wykleić, tak jak mam ten obraz do malowania, te Starry Night. Bardzo bym chciała właśnie. I tak się zastanawiam, czy właśnie czegoś takiego nie zamówię sobie. Tam tylko patrzę, jak dziewczyny nagrywają filmiki co chwilę i mówię: Jezus Maria, ja mówię, trzeba w końcu coś nagrać, bo aż wstyd. Jeszcze tyle czasu do Was nie odzywam. Jak na razie nie mam absolutnie w myśli kończyć kanału. Nie, przepraszam Was, ale to gardło mnie dobija. Nie mam na razie zamiaru kończyć.
bo póki mam co robić, to myślę, że na razie na pewno do czerwca 2026, tak, do czerwca, nie, do stycznia, przepraszam, 2026 na pewno kanał będzie istniał w mniejszym czy większym natężeniu z nagrywaniem, a potem wszystko się okaże, ale myślę, że nie usunę tego kanału, bo jednakże to jest coś, co lubię robić i spędzać czas w taki sposób. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Dlaczego mówię o zamknięciu? Bo powiem Wam szczerze, że jakiś czas temu myślałam o tym. Miałam naprawdę ciężki okres i w życiu, i powiem Wam szczerze, że przed zlotem ogólnie nie nagrywałam, tak jak mówię, te wakacje po prostu były u mnie troszeczkę dość pogmatwane i wtedy właśnie tak myślałam, w sumie miałam takie myśli, czy po prostu nie zrezygnować. Jest tyle fajnych dziewczyn, które nagrywają teraz. Ale nie, ale stwierdziłam potem, jak już przeszło, wiecie, jak już wszystko się wyklarowało i wyprostowało, to stwierdziłam, że nie, to by była największa głupota na świecie. Takie po prostu załamanie miałam. Małe, chwilowe, ale już. Pomalutku do przodu. Zresztą ja cały czas tak mówię. Ja cały czas mówię, że pomalutku do przodu i zawsze coś wylezie, nie? To jest po prostu tragizm. Nie, zawsze mówię już do przodu, już fajnie, już będę nagrywać, już wracam. No i potem łup i coś mi się znowu psuje. I tak pojawiam się i znikam. Kurczę, ale wyobraźcie sobie, że chyba ja też mi da coś, chyba nie przyszło do końca ta choroba, bo ja normalnie czuję się tak, jakby jeszcze we mnie siedziała ta choróbska. Gdzieś tam się czuję tak niewyraźnie troszeczkę. No, także ogólnie ten kawałek, żeby naprostować się do przyszłego tygodnia, czyli ogólnie w tym tygodniu zrobię tyle, ile będę mogła. Bo chciałabym Wam jeszcze, bo ja w czwartek już mnie nie ma od południa znowu. I chciałabym Wam jutro nagrać ten filmik właśnie ze zlotu, żeby już mieć go, albo przynajmniej nagrać, żeby na weekend Wam wrzucić już. Bo już troszeczkę za długo to trwa. No, ja tak, wiecie, w rozjazdach jestem. Jestem do środy praktycznie, wcześniej byłam do czwartku w domu, teraz jestem praktycznie do środy, do czwartku, powiedzmy do południa, tak, bo w czwartek zazwyczaj mam lekarza właśnie z mną. No i potem już mnie nie ma. Na początku w ogóle to na weekend tylko jechałam, czyli w piątek do niedzieli, a teraz już widzicie, coraz mniej mnie nie ma w domu u mnie. A też nie będę wszystkiego zabierała ze sobą. Także no, także taki plan. Trzymajcie kciuki, żeby mi to wszystko poszło tak, jak powinno być, czyli to nagranie tego, skrócenie tego filmiku w końcu z tego zlotu. Tam na dole będzie jeszcze w ogóle ten kolor, jakieś tam będą pojedyncze. Czekajcie, to jest jeden dół machnę. A mnie kręci na kichanie. A tylko jeden? No, na dole tylko jeden, dobra. Zaczęli u nas w bloku grzać, wiecie, od października, teraz od pierwszego i ja mam ogrzewanie podłogowe, więc cały ten kurz idzie do góry. Musimy się tak troszeczkę przyzwyczaić do tego. Będziemy kichać cały czas. Tu jeszcze. I mi brakło kolorku. Muszę sobie nasypać jeszcze.
Już praktycznie widzicie ten pasek, który tutaj jest, tutaj wzdłuż, to już jest końcówka drzewa, bo to drzewo jest takie mega różowe. I tutaj jak ten dół już, to będzie same, praktycznie sama zieleń już. Miałam dzisiaj pokrywać klejem ten pasek, który zrobiłam z tamtej strony. I tak mi zawsze właśnie... Może jutro zdążę to zrobić. Bo nie chcę, żeby mi się to pogiął. Ale słuchajcie, tak mówiłam o tym podżu, że on jest taki fajny. Wyobraźcie sobie, że on jest fajny, jak trzeba usztywnić, ale nie można też tego zginać. Nie wiem, czy już kiedyś mówiłam, czy nie. Wczoraj tak zrobiłam. Zrolowałam sobie ten obraz i tutaj z przodu miałam rolkę i opierałam sobie rękę na tym, przycisłam za mocno. I ja rozwijam i już klej pęknie. Także trzeba uważać niestety. Z zabezpieczaniem nie trzeba, nawet go teraz rozwinęłam po długości. Żeby mieć też łatwiej. Dobra, jeszcze tak rzucę okiem, czy gdzieś jeszcze, bo tu jest bardzo dużo różu i ten róż później mi się miesza troszeczkę w oczkach. Na 100% dziś przeoczyłam, bo to jest zawsze, ja mam taki problem, zresztą wiecie dobrze. Ale na razie go nie widzę, dobra. Okej, to wrzucamy go, tu już jest pusty pojemniczek. Wrzucamy z powrotem. Ja pamiętam, że w tamtym roku ze zlotu chyba też tak zwlekałam z tym filmem. Znaczy tak ciężko mi go było ogarnąć, więc historia lubi się powtarzać. Dobra, słuchajcie, teraz będę miała serduszko, czyli 1,54. O, tutaj mam jeszcze jedno. Serduszko. Okay. Dobra, słuchajcie, jeszcze sekundkę. Dobra, lecimy z tym serduchem. Obejrzałam sobie, jeżeli chodzi o seriale, obejrzałam sobie drugi sezon Pierścieni Władzy i powiem wam szczerze, że jestem mega zadowolona. Ja wiem, że jest bardzo, bardzo wiele głosów sprzeciwu i takiego anty do tego serialu, ale mi się podoba. Naprawdę mi się podoba, jest bardzo fajnie zrobiony, Sauron jest bardzo fajnie zrobiony. Czekam na trzeci sezon, bo mam nadzieję, że będzie. Mam nadzieję, że będzie do momentu, jak zaczyna się film, czyli ogólnie do tej pierwszej bitwy z Sauronem, takiej ważniejszej. A przynajmniej tak to wygląda, że będą dalej kontynuować, bo tak skończył się. Bardzo dużo wątków zaczęło się rozwijać, bo to i wiecie, krasnoludowie, i elfowie, i ludzie ogólnie, też pokazani są orkowie, także... Jedyne co chciałabym, bo ja będę musiała chyba książkę przeczytać, bo jedyne czego nie rozumiem, to jest takie pytanie dla tych, którzy to czytali lub co wiedzą coś na ten temat. No bo pokazany jest Gandalf, tak? Pokazany jest właśnie ten Saruman ogólnie na samym początku. Jest pokazany ten trzeci czarodziej, który tam w lesie siedzi, ten taki ze zwierzętami, co gada. No, mi się wydaje, że to on był. I powiem wam, bo oni spadli z nieba. Normalnie jak ktoś grał w Diablo trójkę, to będzie wiedział. To tak jak gwiazda spadnie z nieba, tam akurat był Tyrael, tutaj jest Gandalf. Czarodzieje spadają z nieba po to, żeby powstrzymać Saurona, tak? I teraz skąd oni się biorą? W ogóle nie jest pokazane skąd ten, bo to on się zaczął, nawet nie wiedziałam, myślałam, że tylko jest Sauron, a się okazało, że wcześniej był jeszcze jakiś czarodziej,
bardzo, bardzo silny czarodziej, nazywa się Morgoth, czy coś w tym stylu. I to od niego wszystko się zaczyna. I fajnie by było, jakby też tak troszeczkę gdzieś tam w tym serialu, tej trzeciej części, gdzieś tam to pokazali ogólnie. Bo jak dobrze zrozumiałam, to Sauron pokonał tego Morgota, czy coś tam. Ale ogólnie powiem wam, że historia, jeżeli ktoś się interesuje, fajnie jest pokazana historia pierścieni, czyli ogólnie skończyło się na tym, żeby wam spoiler, troszeczkę wam pospoileruję. Zakończyło się na tym, że wykuli 9 dla ludzi, krasnoludowie mieli swoje, elfowie dostali 3, krasnoludowie dostali tam chyba 6 czy 7, no i 9 dla ludzi. Oczywiście do ludzi jeszcze nie zdążyli, Sauron jeszcze nie zdążył dać tym królom. Natomiast fajnie jest to pokazane. Fajnie jest pokazane, kto to w ogóle wykuł, jakie musiał, co musiał poświęcić, żeby to wykuć. Powiem wam szczerze, naprawdę bardzo mi się podoba pokazane. Może i jest pozmieniane, tak samo jak, nie wiem, w Harrym Potterze też wszystkiego nie pokazywali, tak? Też były rzeczy pozmieniane w filmie, na przykład o Harrym Potterze. Teraz mają się trzymać niby, bardzo ten serial ma się trzymać fabuły w tym, też książek ogólnie. Natomiast jak dla mnie, osoby, która nie czytała książek, to jest git. Naprawdę jest git. To powiem wam, że na Wiedźminie, dalej Wiedźmina nie mogę obejrzeć tego trzeciego czy czwartego sezonu do końca. Nie potrafię. Stanęłam na momencie, gdzie Ciri wyrzuciło na jakieś piaski. I tyle. Tam chyba mi zostało, nie wiem, z 2 odcinki. No nie potrafię się przemóc, nie potrafię się przemóc, żeby tego obejrzeć do końca. A tutaj absolutnie nie miałam z tym problemu. Fajnie jest to pokazane. Jest w ogóle pokazany miecz, którym będzie obcinany ten palec Saurona w tej największej tej bitwie, gdzie został pokonany. No powiem wam szczerze, no jest to fajnie przekazane jak dla mnie. Mam takiego kolegę, który uwielbia ogólnie Władcę Pierścieni i w ogóle Hobbita i tę całą tą historię. I mówi, że on się do tego serialu nie może przemóc. Mówi, że stanął na pierwszym sezonie, i czy na pierwszym odcinku i no nie potrafi. Ja go łyknęłam praktycznie na raz. Jeden i drugi. Także... No, także i zaczęłam oglądać Egzorcystę. O! Tak, żeby troszeczkę zmienić sobie z fantastyki na horror. Serial Egzorcysta z Gina Davis. No jak na razie, powiem wam szczerze, na razie fajnie się zapowiada. A potem chcę zobaczyć jeszcze, bo ogólnie przez te pierścienie władzy wziąłem sobie 30 dni za darmo tego Amazona Prime'a. I tam jest jeszcze film od Drakuli na statku, czy coś tam, że oni przewożą coś tam. Nie pamiętam jak się nazywa, ale coś też takiego fajnego. Także to też jest następne w kolejce u mnie. Dobra, słoneczko, słuchajcie, będziemy pomalutku, znaczy ja będę się z wami żegnać. Będę sobie tutaj dalej dziubać. No i czekajcie na filmik zlotowy, bo myślę, że na weekend już. Ja mam nadzieję puścić go już w piątek, więc... Więc w końcu... będzie już zrobione. Także trzymajcie się ciepło, mimo tej dziwnej, ciepłej pogody, która teraz jest. Trzymajcie się i obyście nie chorowali. Dużo grzybów wam życzę, bo jest teraz multum, wysyp jest, także miłego wam życzę weekendu i tygodnia. Trzymajcie się, buziaczki. Pa, pa.